Lewica opodatkowałaby Kościół już pierwszego dnia, kiedy rządziłaby Polską. Ciekawe, dlatego, że, kto by to poparł. Dlatego, że uważamy, że dzisiaj mamy wszystko postawione na głowie i nie było władzy przez ostatnie kilkanaście lat, która mogłaby się postawić Kościołowi. Dzisiaj skandalem jest, że księża płacą ryczałtowy podatek raz na 3 miesiące 146 zł na ten kwartał, a na przykład kwiaciarka czy mechanik samochodowy co miesiąc odprowadzają gigantyczne daniny.